Cząstka porusza się po krzywej zadanej równaniem x razy y równa się 16 w taki sposób, że jej współrzędna y zmienia się ze stałą prędkością 2 jednostki na minutę. To co to znaczy? Co to znaczy, że y zmienia się ze stałą prędkością 2 jednostki na minutę? No to znaczy, że dy po dt, tempo zmiany dy po dt jest równe 2. Dobrze, a jakie mam pytanie? Z jaką szybkością w tych samych jednostkach na minutę porusza się cząstka w chwili, gdy znajduje się w punkcie 4, 4, czyli współrzędna x tego punktu jest 4, współrzędna y tego punktu jest 4. No dobrze. Po pierwsze, tutaj mamy wszędzie te same jednostki na minutę, więc ja pozwolę sobie nie pisać tych jednostek. Będziemy pamiętać, że to są wszędzie te same jednostki. I teraz przypomnijmy sobie, co to jest wektor prędkości. Wektor prędkości v od t, zależny od czasu. No to na płaszczyźnie, tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że mamy dwie współrzędne, jest wektor, który ma dwie składowe. Jedna z tych składowych to jest tempo zmiany współrzędnej x, czyli dx po dt, a druga składowa to jest tempo zmiany współrzędnej y, czyli dy po dt. No i teraz tutaj nas pytają o szybkość, a szybkość, to jak wiemy, jest długość wektora prędkości. Długość wektora prędkości. No to przypomnijmy sobie w ogólności, co to jest długość wektora. Jak mamy jakiś wektor, powiedzmy jakiś wektor u, który ma współrzędne AB, składowe AB, to co to jest długość wektora U? Długość oznacza się tak lub długość się oznacza takimi podwójnymi kreseczkami, nazywa się też normą, długość wektora czy też norma wektora. No to w takim przypadku na płaszczyźnie wprost stwierdzenia Pitagorasa wynika, że to jest pierwiastek z A kwadrat plus B kwadrat. Jak to są współrzędne takie kartezjańskie, to to jest po prostu pierwiastek z A kwadrat plus B kwadrat, co wynika z twierdzenia Pitagorasa. Czyli w tym wypadku, co to jest długość wektora prędkości? Czyli długość tego wektora V od T. No to będzie pierwiastek z czego? Z dx po dt do kwadratu dodać dy po dt do kwadratu. No i teraz wiemy, że dy po dt jest stałe, jest po prostu równe 2, czyli tutaj mamy po prostu dwójkę. Ale żeby obliczyć długość wektora prędkości, czyli szybkość, to musimy znaleźć też dx po dt, czyli tempo zmian współrzędnej x. No a jak to obliczymy? No musimy tutaj skorzystać jeszcze z jednej rzeczy, z której do tej pory nie korzystaliśmy, z równania tej krzywej, że x razy y równa się 16. No to ja przepiszę. X, może tutaj użyjemy odpowiednich kolorów, czyli tak. X będę pisał na zielono, czyli x razy y równa się 16. Wiemy, że mamy takie równanie. Ale my potrzebujemy teraz znaleźć wartość pochodnej x. No to możemy to równanie zróżniczkować po czasie. Zróżniczkować obie jego strony po to, żeby otrzymać jakieś pochodne, żeby dostać równanie na pochodną. No to dopiszę tutaj po obu stronach d po dt. D po dt lewej strony, d po dt, czyli pochodna po czasie prawej strony. No i teraz tak, po lewej stronie mam pochodną iloczynu dwóch funkcji. X razy y. No to najpierw różniczkuję pierwszy czynnik, czyli pochodna x. Pochodna x po x to jest po prostu 1 razy pochodna dx po dt. W poprzednim filmie była to bardziej skomplikowana funkcja x, więc ta pochodna to nie była 1. Tutaj mógłbym tej jedynki w zasadzie nie pisać, no ale na porządku napiszę. Razy drugi czynnik, czyli razy y. I do tego dodać pierwszy czynnik, czyli x, razy pochodna drugiego, czyli razy pochodna y. Pochodna y po y to jest znowu 1 i razy pochodna funkcji wewnętrznej razy pochodna y po czasie, po dt. I to ma się równać pochodnej 16. 16 to jest stała, niezależna od czasu, więc pochodna stałej to jest po prostu 0. No i teraz przychodzi nam z pomocą jeszcze ta informacja, którą mamy tutaj, że to jest w punkcie 4, 4. Bo do tego równania teraz wstawimy zamiast dy po dt, ja może już będę tutaj wstawiał, zamiast dy po dt
wstawimy 2. Tak, razy 1, razy. I teraz zamiast x, co wstawimy zamiast x? Zamiast x wstawimy 4. Dobrze, tutaj potem zamiast y też muszę coś wstawić. Zamiast y, zamiast tego y też wstawię 4. Bo współrzędna y też jest równa 4. Teraz zostanie mi tutaj już tylko to pomnożyć przez dx po dt. No te jedynki może już nie będę przepisywał. No i w tym równaniu tutaj mamy już tylko jedną niewiadomą, mianowicie ile jest dx po dt. No to możemy to rozwiązać. Tutaj sobie zostawiłem trochę miejsca, może mi się zmieści. Czyli będę miał tak, 4 razy dx po dt, a tutaj mam 4 razy 1 razy 2, czyli dodać 8 równa się 0. Mogę teraz odjąć 8 od obu stron, czyli będę miał 4 razy dx po dt równa się minus 8. Podzielę przez 4, czyli dx po dt będzie równe minus 2. No to obliczyłem. Wiem, ile jest dx po dt w tym konkretnym punkcie. 4, 4. No ale o to mnie właśnie pytają, czyli teraz mogę obliczyć długość mojego wektora prędkości, czyli moją szybkość, długość v w tej konkretnej chwili czasu, która odpowiada temu, to jest taka chwila czasu, która odpowiada temu punktowi o współrzędnych 4, 4. To jest dokładnie w tej chwili czasu obliczone. I to będzie równe po prostu pierwiastek i tutaj mam minus 2 do kwadratu, może napiszę minus 2 do kwadratu, dodać 4, bo to jest również 2 do kwadratu. Minus 2 do kwadratu, dodać 2 do kwadratu to jest 4, dodać 4 to jest pierwiastek z 8, a pierwiastek z 8 to jest pierwiastek z 2 razy 4, czyli to jest 2 pierwiastki z 2. Taka jest odpowiedź do tego zadania, że ta szybkość, z jaką porusza się cząstka w tym punkcie, jest równa 2 pierwiastki z 2.